Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj w jednym z przedszkoli jarosławskich. Ze mną jest dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miasta w Jarosławiu. Dzisiejsza konferencja poświęcona będzie Kosiniakowemu. Co to jest Kosiniakowe? Kosiniakowe to jest nowe rozwiązanie dla młodych mam, dla młodych rodziców, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2013 roku. Już od 2 stycznia, bo 1 jeszcze świętujemy, będzie można składać wnioski. Wszystkie osoby, które do tej pory nie miały możliwości wsparcia po urodzeniu dziecka, będą mogły otrzymają po 1000 zł miesięcznie na każde urodzone dziecko przez cały rok. To jest dość duże osiągnięcie Władysława Kosiniaka-Kamysza i stąd nazwa, która już funkcjonuje w przestrzeni Kosiniakowe, czyli od 2 stycznia każde dziecko, które bądź urodziło się jeszcze w bieżącym roku, bądź urodzi się w nowym roku, przez rok będzie otrzymywać 1000 zł miesięcznie. Najwięcej skorzystają na tym rodziny wiejskie, dlatego że do tej pory nie było takiej możliwości wsparcia. Kogo obejmie to wsparcie? Otóż osoby bezrobotne, osoby, które przebywają na różnych zasiłkach, prowadzące działalność gospodarczą i nie uzyskujące dochodów, jak również bardzo młode rodziny, rodziny studenckie, które nie posiadają zatrudnienia. Każde dziecko w Polsce, na każde dziecko w Polsce od 2 stycznia 2016 roku będzie przysługiwać 1000 zł co miesiąc. Ile rodzin skorzysta? Szacujemy, że 126 tysięcy będzie to w pierwszym roku funkcjonowania. To duże wyróżnienie, dlatego miło mi jest z tego miejsca tutaj, ze żłobka jarosławskiego, z przedszkola jarosławskiego, zakomunikować i zachęcić wszystkie osoby, które będą spełniać ten warunek, do składania wniosków, bo to będzie na wniosek. Wnioski będziemy składać do ośrodków pomocy społecznej bądź do powiatowych centrów pomocy rodzinie. Jeszcze raz chcę, że tak powiem, wyrazić swoją dzisiejszą radość przed świętami, przed nowym rokiem, żeby te mamy, które urodzą dziecko, czuły się szczęśliwie. Życzę w nowym roku wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i niech ta kwota, którą przez najbliższy rok będą otrzymywać mamy, wpłynie na dobry rozwój, dobry przyrost naturalny w naszym społeczeństwie. Jest to coś więcej niż to na razie wirtualne 500 zł na dziecko, bo o tamtym jeszcze nic nie wiemy i jest zbyt dużo dużo jest kombinacji, bo cały czas jakieś nowe wersje. Słyszymy, jak to będzie wyglądać. Rozwiązanie zaproponowane w świadczeniu kosiniakowym jest pewne i wchodzi w życie już od 1 stycznia. Proszę Państwa, 1000 zł jest większe od 500 zł. 1000 zł dla każdego dziecka nowonarodzonego, dla każdej rodziny. 500 zł to na razie wątpliwe i wirtualne.